Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna imienia Anny Kamińskiej w Świdniku otrzymała nagrodę za niezwykłą interpretację tegorocznego wiersza Na noc bibliotek oraz stworzenie oryginalnego wydarzenia, które przyciągnęło czytelników nie tylko z okolicy. Jest to wyróżnienie, które otrzymało jedynie 10 bibliotek w całej Polsce. Spośród 1500 bibliotek biorących udział w Nocy Bibliotek, Biblioteka Miejsko-Powiatowa Publiczna w Świdniku znalazła się wśród 10 placówek, które przygotowały najciekawszą ofertę dla czytelników. Zgłosiłyśmy placówki, również nasze 3 filie i tam też również się działo, bo jedna z filii zgromadziła czytelników spoza Świdnika. Z Lublina do nas przyjechała młodzież, która lubi mangę, bo tam akurat było spotkanie dotyczące mangi. Na zainteresowanych czekały również okulary VR, wybębnienie wierszy, druk 3D i czytanie powieści podróżniczek. Jednak przygotowanie wydarzenia zaczyna się dużo wcześniej. Żeby wpaść na taki pomysł, to potrzebna jest oczywiście burza mózgów, czyli siadamy, myślimy, zastanawiamy się nad tematem wybranym, bo temat jest określany przez organizatorów co roku. Zastanawiamy się nad tematem, jak do niego podejść, jak nim zagrać, jak zainteresować czytelników. Podczas Nocy Bibliotek w sumie do wszystkich oddziałów biblioteki w Świdniku trafiło prawie 200 osób.